Witam w pierwszym odcinku, jeżeli chodzi o serię Jakościowy Mainstream. Przypomnę, że w każdym odcinku będzie omówiony jeden zapach ukazujący naprawdę wyjątkowe, takie właśnie szlachetne, intrygujące i warte uwagi zapachy mainstreamu, czyli marek popularnych. To będą często niestety już unikaty, perełki mainstreamu, wycofane zapachy, limitowane mainstreamy. Chociaż jeżeli w aktualnym mainstreamie trafi się niesamowite perełka, oczywiście też uwzględnimy. To jest ogólnie intensywniejsza wersja diamentów z Armaniego. Zapach jest wycofany, jest w tym momencie unikatem. Ma coś z klasyka. Klasyk powstał, powiedział, że pamiętam chyba w 2007, ten rok później. Nie wiem, kto jest autorem tego zapachu. Sprawdziłam, że klasyka zrobił Thierry Vasseur. Być może wersję Intense również. Przypomnę, że czytamy Intense jako Intense. Natomiast powiem szczerze, kiedyś ten zapach odbierałam inaczej. W tym momencie, jak go sobie odświeżam po latach, ja ten zapach używałam tak w latach 2010-2012, może trochę też dalej. W sensie nie jakoś tak, że cały czas. Natomiast miałam takie momenty, że lubiłam bardzo używać ten zapach. Odbierałam go kompletnie inaczej niż nuty, bardziej tak jak nuty bazy, czyli taki dosyć ciepły, ciężki, kobiecy, wieczorowy klimat, taki dobrze zblendowany. Natomiast